Siemanko, siemaczki, z tej strony Nikoś. Widzimy się w kolejnym odcinku i korzystając z okazji, że nagrywałem materiał o kleszczach, to nagram Wam kolejny materiał, już taki bardziej śmieszny. Może dla mnie nie był wtedy śmieszny, bo to jest taka wtopa ze szkoły. Wtopa, nie wiem jak to nazwać dokładnie, ale taki żarcik, jak jeszcze się było młodym. Zrobiłem taki mały żarcik nauczycielce od historii, pamiętam wtedy. Dosyć śmieszne to było, można powiedzieć, jak teraz o tym myślę. Więc to było tak, na lekcji historii. Dzień wcześniej chyba był jakiś odpust, bo to było w gimnazjum chyba pierwszej dokładnie. Był dziś odpust, no i poszliśmy na ten odpust. I kupiłem sobie takie, gdzieś pewnie jeszcze są spotykane, takie opakowanie gum. I jedna tak wystaje, ta guma w takim żółtym opakowaniu jest, taka jedna guma wystaje. Jeżeli ją pociągniesz, to prąd cię kopie i to dosyć mocno. No i wtedy na tej lekcji historii, nie wiem, chciałem zażartować z tej pani, czy co, nie pamiętam, pozdrawiam panią. Więc pytałem się pani, czy chce się poczęstować gumą, a ona mi odpowiedziała, że praktycznie nigdy nie bierze nic od uczniów, ale ode mnie weźmie. I wtedy miałem taką chwilę zawahania, czy to poczęstować ją tą gumą, ale mówię, a co tam. No i podszedłem do niej i daję jej tą gumę, ona jest tak ładnie uśmiechnięta, bierze z tą gumę. A to jak ją prąd nie pierdolnie, zaczęła się drzeć. Znaczy po chwili jej przeszło, ale na początku była w takim szoku, że nie mogła się bardzo pozbierać. I w tym samym dniu po kilku minutach wzięła mnie do odpowiedzi, gdzie zadała mi takie pytania, że od razu dostałem pakę do dziennika i na tym się skończyły moje żarty. Ale historia z biegiem czasu, jak teraz sobie o tym myślę, to była dosyć śmieszna. Wtedy było trochę inaczej, ale jest co wspominać przynajmniej. Jeżeli byście chcieli jeszcze jakieś takie ciekawe historyjki, śmieszne, może mniej śmieszne, z mojej szkoły, to możecie łapkować film. Jeżeli tam wbijecie, dobra, minimum 20, dobra, może 15, 20, jeżeli ile tam wbijecie, zobaczymy, to Wam opowiem coś kolejnego śmiesznego, bo jeszcze trochę jest tego do opowiedzenia, więc myślę, że będzie kilka materiałów, jeżeli będziecie chcieć. Więc tyle ziomeczki w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, kto jeszcze tego nie robi, bo będą konkursy, więc proszę subskrybować. Udostępniajcie na Facebookach, jeżeli możecie. No i wbijajcie oczywiście do mojego Face'a, który jest w linku w opisie. Tyle. Trzymajcie się piona. Bang!